Cały jest nagrany, czy nie? Się uśpił w połowie prezentacji Pedro. Szkoda, bo to super materiał, nie? Prezentacje będą, a poza tym... Witam, proszę, panowie. Drzwi może zostaną otwarte, żeby to było na przyczą, bo po mnie. Teraz będzie występował nasz ostatni kolega, dr Igor Misterek, któremu teraz daję głos. Dzień dobry Państwu. W poprzednich prezentacjach zobaczyliśmy, jak to zrobić, żeby było skutecznie i ładnie. Ja postaram się powiedzieć, co pozostało do zrobienia tutaj, na naszym podwórku. Że może proszę nie traktować tego wystąpienia jako takiego steku malkontenctwa, tylko właśnie jako wskazanie kierunku, bo oczywiście są rzeczy, które zostały zrobione dobrze. W dobrym kierunku idą, chociaż czasami zbyt wolno, czasami zbyt mało. No niemniej jednak, jeżeli coś się chce poprawić czy zrobić, no to trzeba wskazać kierunki, w które są braki. No i właśnie na tym chciałbym się skoncentrować, a tak jak było podane w agendzie, przemawiam dzisiaj w imieniu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, chociaż jestem pracownikiem Politechniki. Jeżeli chodzi o właśnie zakres wystąpienia, tak ogólnie o naszym lokalnym tutaj zapotrzebowaniu na mobilność, o mobilności dostarczanej, czy takiej, którą powiedzmy w jakiś sposób należy zapewnić, o takiej, którą można wygospodarować na istniejącej infrastrukturze we własnym zakresie, no i wnioski płynące z opłacania centrum. O co chodzi z zapotrzebowaniem na mobilność i gdzie jest w naszym wrocławskim przypadku źródło tego zapotrzebowania? Generalnie miałem się skupiać na mobilności w centrum, ale nie można tego centrum traktować w oderwaniu od tego, co się dzieje naokoło. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że podczas wojny centrum zostało przesiane. Zostało z niego dość mało. Proces uzupełnienia lub zabudowy trwa, ale jeszcze będzie dość długo trwał. Nie jest jeszcze osiągnięta tamta gęstość. Może niekoniecznie zawsze musimy do tego dążyć, żeby aż taką gęstość osiągać, niemniej jednak centrum trzeba jeszcze trochę dogęścić. No i wpływ na mobilność w centrum ma polityka przestrzenna miasta i jego otoczenia, a raczej brak tej polityki, co pozwala na niekontrolowany przyrost w różnych dziwnych miejscach osiedli dowolnej wielkości, dowolnej miastości. Dlaczego tak jest? Nowo budowane osiedla w większości przypadków ciążą do centrum, ponieważ myślane są jako monokultury sypialne, ewentualnie z jakimś jednym biednym warzywniakiem. Nie ma tam szkół, nie ma tam przedszkoli, nie ma tam porządnych sklepów, nie ma służby zdrowia, nie ma pracy. Każdy, kto się w takim osiedlu, zamieszkał, ma interes, żeby w takim czy innym celu do tego szeroko pojętego centrum dojechać. A tak się składa, że w wyjątkowych tylko przypadkach istnieją jakieś powiązania komunikacyjne między wybudowanym osiedlem a istniejącymi lub planowanymi ciągami transportowymi. Nikt nie patrzy, że buduje osiedle przy linii kolejowej, że buduje osiedle przy przystanku, przy tramwaju, tylko osiedle buduje się, gdzie jest tania działka. I najczęściej jest to przyłączenie do drogi powiatowej, ewentualnie krajowej, no, bądź niższej kategorii. O transporcie zbiorowym się w ogóle nie mówi. Nie mówi się też o tym, żeby między tymi budowanymi osiedlami, czy w ich pobliżu, pozostawić korytarze na przyszłe ciągi komunikacyjne, co moim zdaniem jest bardzo poważnym błędem, który niestety się zemści w niedalekiej przyszłości. Czasami próbuje się podjąć próby ratowania sytuacji po fakcie. W tej chwili w internecie na przykład można podpisać taką petycję, żeby ze względu na nowo budowane obiekty w centrum miasta, w ładnym miejscu, trzeba powiedzieć, żeby jak najbliżej tych budowanych obiektów zrobić następny przystanek tramwajowy. Nikt nie myśli o tym, że kolejny przystanek jest 100 metrów dalej. No to już jest za daleko. A tramwaj to nie jest dorożka, żeby co do drzewa stawał. Także próby ratowania sytuacji takie nieudolne.
No i właśnie wniosek. Problemy z mobilnością w centrum w stosunkowo małym stopniu wynikają z zapotrzebowania wewnętrznego w połączeniach centrum-centrum. Zdecydowana większość przemieszczeń generowana jest do i z centrum. Kolejna sprawa jest taka, że w naszym układzie podróże rozpoczęte jako samochodowe rzadko kiedy kończą się przesiadką. No bo nie ma do tego infrastruktury. O co chodzi z mobilnością zapewnianą? No, przede wszystkim trzeba zapewnić w niej infrastrukturę dla każdego z tych trzech rodzajów transportu. No, zapewnienie taboru to w transporcie zbiorowym, w rowerach, w transporcie pieszym tabor każdy sobie zapewnia sam. Chyba, że jest to rower miejski. Zasadniczym problemem w takim razie jest jakość infrastruktury oraz jej dostępność. Można w każdym z tych obszarów identyfikować pewne problemy. Zaczynając od transportu zbiorowego. Jego układ w centrum, jeżeli chodzi o zasięg linii, nie zmienił się zasadniczo od mniej więcej 30 lat. Można tak uprościć sprawę. Prędkości komunikacyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o tramwaje, utrzymują się na żenującym poziomie. To jest połowa prędkości komunikacyjnej europejskiej, mniej więcej. Natomiast niewystarczający zakres inwestycji i spadek atrakcyjności, bo tramwaje jeżdżą coraz wolniej, coraz gorzej, są coraz starsze, mimo zakupów, owocują coraz mniejszą liczbą pasażerów. Kilkanaście lat jeszcze temu MPK przewoziło rocznie około 400 milionów pasażerów, dzisiaj jest to około 150. To po prostu postępuje co kilka lat, liczba pasażerów zmniejsza się o połowę, a odsetek samochodów osobowych we Wrocławiu jest dwukrotnie wyższy niż w Berlinie ponad. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Dlaczego tak się dzieje? No bo inwestycje w transport zbiorowy najczęściej są dodatkiem do rozdmuchanego programu rozbudowy infrastruktury drogowej. Jeżeli jest to na przykład budowa trasy tramwajowej to budujemy 4 pasy jezdni i tak dalej, i tak dalej, i gdzieś tam może jeszcze tramwaj się zmieści. Inwestycje wieloetapowe, które miały być niejako sztandarowe, zostały poobcinane, tak jak Tramwaj Plus, albo się ślimaczą. No, Tramwaj Plus w założeniu miał łączyć dwa duże osiedla, tak? A jeździ z pustki przy stadionie do pustki przy stadionie. Ja się nie dziwię w takim razie, że frekwencja na tych odcinkach zewnętrznych, no, na odcinku centralnym po prostu dość często jeździ, więc jeszcze tam jakaś frekwencja jest. Natomiast na tych odcinkach końcowych w kierunku pętli jest po prostu nędzny, bo nikomu tam jest nie po drodze. I co jest bardzo niepokojące, jakość prac prowadzonych przy budowie remonta jest bardzo niska, co owocuje szybkim zużyciem zarówno nawierzchni, jak i taboru, hałasem, drganiami, czyli generalnie pogarsza nam wizerunek jako takiej komunikacji zbiorowej i to zarówno w oczach użytkowników, jak i generalnie mieszkańców, którzy ten hałas przy sobie, w swoich domach, miejscach pracy odczuwają. Często jest też tak, że proces projektowy trwa, zaczyna się i nagle zmienia się koncepcja albo z powodu jakichś niewiadomych, ukrytych nacisków odgórnych nagle trzeba coś zmienić w po prostu całkowicie rujnując pierwotną koncepcję. To co widzimy to jest tak zwany przystanek wiedeński, który tak naprawdę wiedeński nie jest tylko wrocławski, bo w Wiedniu takiej głupoty nie zrobią. Założenie było takie, żeby samochody jeździły po tym pasie. Tak dalej jest. Po tym pasie. No, gdybym ja był kierowcą, znającym przystanki wiedeńskie, tak się akurat składa, że tak jest, ja bym miał poważne obawy, czy skoro zmienia się rodzaj nawierzchni, jest asfaltu, wjeżdżam na kostkę, czy ja przypadkiem nie wjeżdżam na chodnik. Pieszy, który stoi tutaj, oczekuje na przystanku, też nie do końca musi wiedzieć, no, czy to jest dalej chodnik, czy to jest może droga rowerowa, bo jest w innym kolorze. Czy to jest jednak jezdnia? Jakby to był asfalt, sprawa jest jednoznaczna. Nie ma problemu. Asfalt, jezdnia, nie stoję tam. No a tak, jest jak jest. To jest zdjęcie wykonane na rondzie Reagana. Jeszcze się chyba budowa nie skończyła. W 2008 roku w każdym bądź razie. To jest jakość prac, jakieś tam zostały wykonane.
O łataniu kostki było później głośno, dość długo, więc nie muszę tego przypadku tłumaczyć. A tak wygląda po wykonanym tego lata czy tej wiosny remoncie most uniwersytecki dziś. Takie piękne fałdy, garby się porobiły w świeżo robionej nawierzchni. Nawierzchni, która powinna 20 lat leżeć. A pół roku nie trzyma. Często też są w jakimś trendzie, jakiejś mody, robione tak zwane ustawienia na siłę. Czyli dobra idea zostaje wypaczona, żeby coś osiągnąć, właściwie nie bardzo wiadomo co, dodatkowego. Jeżeli się jakiś trend, jakąś tendencję zacznie, to potem wszystko musi do tego schematu pasować. Jeden z przykładów, wcześniejsze rozploty na rondzie Regana. Jest tam, czemu ma służyć wcześniejszy rozplot? Że stają dwa tramwaje jeden za drugim, tak, mamy odcinek czteroszynowy w pobliżu przystanku, po prostu przed światłami, przed skrzyżowaniem. Jeden tramwaj ma pojechać w jednym kierunku, drugi, nie marnując czasu na przekładanie zwrotnicy, pojechać w innym kierunku z tego samego miejsca. Ma to sens, owszem, wtedy, kiedy natężenie ruchu jest bardzo wysokie. Konsekwencją wprowadzenia wcześniejszych rozplotów jest fakt, że na rondzie Regana mamy zerowe krawędzie peronowe, zresztą nienormatywne, niezgodne z przepisami. I tak się rozpędzono w tym dążeniu do wcześniejszych rozplotów, że taki rozplot znajduje się na przykład na zjeździe z ulicy Skłodowskiej w kierunku ulicy Piastowskiej i w kierunku mostu Szytnickiego. Tam od zbudowania tego toru przejechał jeden tramwaj, jak były testy. Ten rozplot jest po prostu niepotrzebny. W pracy naukowej jednego z pracowników Politechniki udowodniono, że przy obecnym cyklu świetlnym wszystkie inne rozploty na rondzie też są niepotrzebne. Ale zrobiono je na siebie, bo była taka tendencja, taki trend. No i wydzielanie torowisk pod tytułem 130% normy stachanowcy, tak, socjalistyczne osiągnięcia. Brakuje dla niektórych wydzieleń, niektóre są bardzo potrzebne. Tu proszę mnie źle nie zrozumieć. Zwłaszcza w centrum, zwłaszcza na odcinku newralgicznym. Ale są miejsca, gdzie wyjątkowo brakuje uzasadnienia ruchowego. Nie są te wydzielenia poparte rzetelnymi badaniami, tylko jest to decyzja widzimy się zza biurka. Konsekwencją zamiast poprawy jest pogorszenie warunków ruchu tramwajów i autobusów. Przyczyna opóźnień leży gdzie indziej. Gdzie? Trzeba porozmawiać z motorniczymi, z kierowcami autobusów. Przyczyna leży w źle ustawionych sygnalizacjach świetlnych. Ostatnie wydzielenie ulica Sienkiewicz. Założenie jest takie. Tramwaj sobie, samochody sobie. Tramwaj nie jest blokowany przez samochody. Ale samochodów się uzbierało dość i co się stało? Ten samochód wcisnął się na torowisko, bo jak się nie wciśnie, żeby tu oczekiwać do skrętu, do swojego lewoskrętu, to go do jutra nie wpuszczą, tramwaj stoi. Tramwaj wcześniej nie stał na tym odcinku. Uzyskaliśmy pogorszenie warunków ruchu dla komunikacji zbiorowej przez wydzielenie torowiska. Są metody naukowe, są metody obliczeniowe, które powinny prowadzić do jednoznacznego wyniku. Czy na danym ciągu, na danej ulicy torowisko trzeba wydzielać, albo nie. I uważam, że na ciągu, przynajmniej w większości miejsc, na Sienkiewicza, na Piastowskiej, na Nowowiejskiej zrobiono wydzielenia na siłę. Po co? Po to, żeby w statystykach ładnie wyglądało, mamy 90% torowisk wydzielonych, tramwaje będą szybkie. Nie są i nie będą. Rowery. Powstająca infrastruktura z pewnymi chlubnymi wyjątkami rzadko kiedy jest zachęcająca i pozwala na wygodne i bezkolizyjne pokonywanie dużych odległości. Widzieliśmy w mieście 200-tysięcznym aglomeracji 700-tysięcznej, ile było set kilometrów autostrad rowerowych, dróg przyspieszonych, dróg lokalnych. U nas tego nie ma. Jeżeli jest droga rowerowa, to jest zasadniczo kolizyjna. Jeżeli ma porządną nawierzchnię, gładką, równą, to jest wyjątek. Ale pomimo niesprzyjających okoliczności, udział transportu rowerowego ciągle wzrasta, co jest zjawiskiem ze wszechmiar pozytywnym. No, na przykład ciąg rowerowy przychodzi po takiej jakości nawierzchni. Tu ładny ciąg rowerowy mam za plecami, asfaltowany, tak, jeżeli to zdjęcie było wykonywane. Owszem, tam jest ładna nawierzchnia. No ale gdybym musiał pojechać tędy, można mieć wątpliwości, tak, na węższych oponach. A dalej z ulicy Kilińskiego w kierunku placu Bema jest też ciąg rowerów. Jest tam kawałek.
istniejącym ciągom niestety daleko do utworzenia spójnej sieci. A wiadomo przecież, że dłuższe odcinki spójne przynoszą więcej korzyści niż ta sama suma długości, ale poszatkowana, porozwalana po całym mieście. Ciągi urywają się w miejscach przypadkowych, które są podyktowane zakresem remontu drogi, przy okazji której zrobiono. To się kłania to samo, co było przy tramwajach. Tak? Nie robi się, czy wyjątkowo rzadko, kiedy robi się budowę, remont torowiska, pasa autobusowego, drogi rowerowej dla siebie. Z reguły jest to przy okazji remontu budowy drogi. Takie przypadkowe urwania mamy na przykład tu na ulicy Sępa Szarzyńskiego. Kto z takiego ciągu, z takiej drogi rowerowej skorzysta? Kierowcy, bo sobie tu fajnie zaparkują. Jest to miejsce całkowicie bezużyteczne. Takich miejsc w mieście są dziesiątki, że kilkanaście metrów wyprowadzono i nic. Pomimo wysiłków zainteresowanych środowisk, budowa spójnych ciągów transportowych dochodzących do centrum i je przecinających trwa zbyt długo. Natomiast wielkość środków przeznaczanych na poprawę sytuacji nie jest powiązana z tempem przyrostu tego ruchu rowerowego w ogólnej strukturze. I co dotyczy rowerów i komunikacji zbiorowej, chronicznie brakuje infrastruktury pozwalającej na dogodne przesiadki typu park and drive. Ja tu mam przykład z Pasywei. To jest takie spokojne przedmieście Surbał. Pętla tramwajowa, która leży w środku ciągu tramwajowego, część linii kiedyś kończyła. Większość jechała dalej. Proszę zobaczyć, jak jest zagospodarowana pętla. Mamy wiatę, mamy kiosk, tam chyba jest gastronomia i sprzedaż biletów. Jedna, druga, trzecia wiata tramwajowa. Spójrzmy na to z góry. To jest to miejsce. Wiata tramwajowa, kiosk, jedna, druga, trzecia wiata rowerowa i pętla tramwajowa. Jest to infrastruktura zrobiona dla rowerów. Nie ma parkingu park and drive dla samochodów, bo osiedle jest tak gęsto zaludnione i przystanki są tak porozmieszane, żeby do przystanku komunikacji zbiorowej nie trzeba było samochodem dojeżdżać. Wystarczy rowerem, wystarczy dojść. Tego u nas jest symbolicznie. Jeżeli chodzi o infrastrukturę pieszą, jakość remontowanych ciągów jest zadowalająca z gwiazdką. Dlaczego z gwiazdką? Bo jest to zadowalające pod względem, powiedzmy, jakości nawierzchni. Takiej technicznie zadowalające. Natomiast co jest tym kiepskie? Pilnej poprawy wymagają czasy dojścia związane z brakiem priorytetu dla tego rodzaju ruchu. Oczekiwanie na sygnalizacjach, wydłużenie drogi związane z tym, że samochody mają priorytet i samochody jadą środkiem, a piesi latają naokoło. Obcinanie kompletu przejść dla pieszych do 3 z 4, więc jak się chce przejść stąd do tam, to trzeba naokoło. Tak? Konieczne są też właśnie korekty długości dojść istniejących, bądź nadmiernie wydłużane przez błędne trasowanie, błędne projektowanie. Są też wąskie gardła. Jest ich niestety ciągle jeszcze dość sporo. No, w tym miejscu raz, dwa, trzy, przynajmniej trzy i chyba jeszcze lewostek tam się mieści, zwrot przewstąp. Czyli cztery pasy dla samochodów, to się mieszczą. No, dla pieszych tu troszkę można kolumnę obejść. Czasem to się jeszcze tu zaparkuje, bo przecież się mieści. Widać, jakie jest podejście, jaka jest dbałość w porównaniu z tym, co było na poprzedniej prezentacji. Gorze. Ulicę Kuźniczą wyremontowano i nazwano. Jak cały czas mówiono, czym ulica Kuźnicza będzie? Deptakiem. A ja tu widzę jeden chodnik, drugi chodnik i jest nie w środku. Nie wiem, może Państwo uznajecie inaczej. Ja widzę dwa chodniki i jest nie, do deptaka daleko. Czyli już nawet tam, gdzie jest to robione, od początku, estetycznie, nie powiem, ładnie, z doskonałych materiałów, już gdzieś w samym miądrze procesu projektowego tkwi takie przeświadczenie, że nie. Chodnik jest nie. Podsumowując, poziom mobilności w centrum Wrocławia w zasadniczy sposób się nie zmienia. Zmarnowano, zaprzepaszczono szansę, jaką dawało otwarcie autostradowej obwodnicy Wrocławia i wyrzucenie bardzo dużej części uciążliwego ruchu, zwłaszcza ciężkiego towarowego, poza centrum. W cywilizowanym świecie, jakby coś takiego zrobiono, to by za tym poszła wielka fala
wydzieleń, obcięć, redukcji z, o pas, o dwa pasy, przejęcie pewnych ciągów na wyłączność komunikacji zbiorowej. Nic takiego się nie stało na masową skalę. Były pojedyncze przypadki, z części pojedynczych przypadków już słychać, że się wycofujemy, no bo jednak nie wolno samochodom zabierać, kochany. W efekcie tego otwarcia poprawie uległa płynność ruchu samochodowego, ale bez znaczących zmian w pozostałych gałęziach transportu. Były mierzone prędkości tramwajów, nie drgnęło. Zasadniczy ciężar inwestycji został położony na rozbudowę infrastruktury drogowej i ulicznej. Mimo tego, że część właśnie z tych wydatków próbuje się ukrywać jako wydatki na komunikację zbiorową, no choćby typu budowa tramwaju na kaj. Więcej tam było, powierzchniowo to chyba 3,5-krotnie było więcej jezdni niż torowiska. Ale szło jako tramwaj. Ze względu na ekstremalnie trudną sytuację finansową miasta, spowodowaną ostatnimi wydatkami, właściwie nie można liczyć w dającej się przewidzieć przyszłości kilkuletniej na wielkie inwestycje, które w sposób zasadniczy zmienią nam podział struktury ruchu, czyli na przykład na kolej miejską. Nie stać miasta na to i nie będzie stać jeszcze chwilowo. Ale trzeba widzieć cechy pozytywne wynikające z tego, z takiego stanu rzeczy. Mianowicie jest to bardzo dobry okres na pracę organizacji niezależnych, ponieważ teraz jest czas na koncepcje, projekty, myślenie o tym, co, kiedy już pieniądze będą, zostanie poprawione, przebudowane, zbudowane. No i właśnie moim zdaniem organizacje niezależne, pozarządowe powinny patrzeć władzom na ręce, monitorować ten proces, żeby nie dać się zaskoczyć. Aha, będzie budowane to i to, według założeń dobrych dla samochodów. Myśmy proces monitorowali od początku, należy zrobić dobre drogi rowerowe, należy przesunąć przystanki w miejsca korzystne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Następny boom inwestycyjny, o ile miasto się wygrzebie z kredytów do tego czasu, rozpocznie się po chwili. Mianowicie musi nastąpić rozliczenie obecnej perspektywy budżetowej unijnej. Muszą zapaść decyzje w Brukseli, ile pieniędzy zostanie przeznaczone na następną perspektywę, na lata 13-20. No i jak to wszystko zostanie pozatwierdzane, jak pieniądze zaczną spływać, jak ruszy proces projektowy, jak się pierwsze projekty pokończą, no to moim zdaniem będzie rok 2015 więcej. I do tego czasu miasto powinno się trochę odbić, przy czym pewnym, może nie ułatwieniem, złe słowo, pewną okolicznością sprzyjającą jest fakt, że najprawdopodobniej Bruksela nie pozwoli na to, żeby większa część tych funduszy, które w nowej perspektywie spłyną, została przeznaczona na transport drogowy, w ogóle samochodowy, czyli na autostrady, drogi szybkiego ruchu, ulice. Więcej nacisku będzie na transport zbiorowy, na koleje, na tramwaje, no i właśnie infrastrukturę rowerową w pieszo. Taką garścią uwag chciałem się z Państwem podzielić. Dziękuję bardzo. Teraz mamy trochę czasu na zadawanie pytań, a konkretnie tego czasu mamy nawet godzinę, jeśli będzie oczywiście takie zainteresowanie. Także zapraszam. Czy ja mogę zacząć od zadania pytania? W tym, co Pan wskazywał, właśnie jeśli chodzi o rowery, ja od tygodnia jestem w Polsce, jeżdżę po różnych miastach, byłem w Opolu, w Krakowie, jedę do Łodzi i tak dalej. I mnie zaskakuje to, że raz tam do tego drugie jest prawej, raz jest z lewej, raz jest po środku. I nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby postawić drogowskaz, żeby ktoś, kto nie zna na pamięć tego miejsca, w ogóle wiedział. No, była też afera Togońska o tym towarzyście, który tam jechał szybko i tam z lewej strony była droga do roweru. Skąd, czy w ogóle NGOsy myślą o tym, żeby tego się domagać, to po pierwsze. I po drugie, dlaczego robić tak, że samochód zawsze wie, gdzie ma jechać, a rowerzysta zawsze ma się zastanawiać, mimo że jednak rowerzysta powinien mieć całą koncentrację na... Nie wiem, czy w tym kierunku są jakieś... Czy władze coś robią, czy wy macie jakieś... Bo nie widziałem tego.
prezentację, prawda? I czy to jest prawda? Zacznijmy w ramach tej spójności. Zacznijmy od tego, że ja się cieszę, że drogi rowerowe są. Bo kiedy ja dojeżdżam rowerem, to na dłuższym odcinku muszę robić te pokrajowe piątce z natężeniem ruchu wyrażanym w 15 tysiącach pojazdów na jednostkę czasu. Więc ja się cieszę, jak jakakolwiek droga rowerowa jest. Ale dlaczego tak jest faktycznie? No bo drogi rowerowe, po pierwsze, część jest jeszcze w pasach przedwojennych pozostawianych. Po prostu już wtedy istniały drogi rowerowe, to zostawiono. Część budowano właśnie kawałkami przy okazji remontów, budów, dróg. No i dlatego one są takie poszarpane. Poza tym nigdy nie było tak, że przesuwano czy zmieniano przebieg drogi, czy psuto geometrię przebiegu drogi, po to, żeby ciąg rowerowy był równy, prosty. Zawsze to piesi, zawsze rowery ustępują miejsca samochodom, taka jest polityka. Mogę dopowiedzieć też. Tak, dlatego, że no właśnie tu sedno mam poruszył, że nigdy naprawdę realnie nie zmieniono priorytetów ulicy transportowej na mniej prosamochodowy. Nie mówię nawet na odejście od prosamochodowego, tylko zawsze były inne ważniejsze rzeczy, czyli miejsca nie starcza, bo inne priorytety mamy. Chcemy zrobić dwa pasy albo cztery pasy wydzielić, albo płynność ruchu, albo przepustowe skrzyżowania, albo robimy miejsca parkingowe, chcemy zachować. Czyli innymi słowy, Wrocław i pewnie inne miasta polskie stoją w tym punkcie takim, w którym nie da się już, a w zasadzie to nigdy się nie dało, a teraz, zwłaszcza teraz się nie da już budować niczego dobrego, sensownego, bez zmiany tego priorytetu po prostu. I stąd tam, w tej chwili jesteśmy w tak ważnym punkcie, kiedy Wrocław mówi, że się wycofuje z tej polityki ograniczania ruchu samochodowego, publicznie mówi, no to jest bardzo zła wiadomość dla nas, rowerzystów, to jest tragiczna wiadomość dla nas, rowerzystów, bo ona oznacza, że po prostu nie da się infrastruktury wcisnąć, nawet gdyby pieniądze były, bo ona się nie zmieści po prostu bez zmiany priorytetu, bez zabrania pasów, zabrania miejsc, zabrania. Czyli realizując inne priorytety, po prostu można produkt uboczny, substandard jedynie uzyskać. I to jest jakby odpowiedź, to jest raczej rzeczywistość całej Polski. Poza tym, to nawet w istniejących, miejmy nadzieję, nie, projektach, które nie będą zrealizowane, miejmy nadzieję. Prezentację musiałem trochę poobcinać, żeby się zmieścić w wyznaczonym czasie, ale był projekt Trzymiejskiej Trasy Południowej, gdzie przecięcie dwóch ulic, czyli mówiąc po ludzku skrzyżowanie, miał obszar odrobinkę większy od pasu sądu. To by na około było, tak, jedna jezdnia staje się 7 pasów, druga 5, przecinające to chyba 6 i 7 jakoś. Taki szczyt lat 60. 70. tylko że zaprojektowane 2 lata. Tutaj proszę pytanie pan radny Sebastian Lorenz. Bardzo miło. Ja korzystam z tego, że zostałem w części doktora. Chciałbym poprosić może zweryfikowanie jakby tego, co my jako radni sądzimy o organizacji w mieście, tak? I tego, co my zabiegamy przez nasze wystąpienia. Zresztą znane, tak? W mediach, Państwo też obserwują, media czytają. Tuż taką dość poważną, obszerną dyskusję prowadziliśmy, prowadzimy właśnie zastanawiając się nad możliwościami pogodzenia poniekąd tego ruchu kołowego z komunikacją zbiorową i w szczególności z osobami jeżdżącymi na rowerach, tak, korzystającymi z rowerów, bo ja powiem, zastanawialiśmy nad zamknięciem, taka była ta dyskusja, nad zamknięciem ulicy Krupniczych, tak? Teraz pojawia się pytanie, jeżeli przy całej słabości komunikacji zbiorowej, które pan doktor wspominał, miał okazję oglądać od połowy to wystąpienie, zamknęlibyśmy dzisiaj w taki sposób bezwzględny ulicę Krupniczą, czy to nie spowoduje jakby dodatkowych perturbacji dla osób, które muszą dojeżdżać samochodami? A wiemy, że są obszary naszego miasta, z których tak naprawdę trudno poruszać się komunikacją miejską, jak przytoczę chociażby na przykład Kuźniki, tak? Ja w tej sprawie pisałem interpelację po autobusu 149, bo Kuźniczanie zostali tam trochę pozbawieni możliwości takiego osobnego dojazdu. I teraz oni stają przed taką alternatywą, moim zdaniem oczywiście jakby trudno, tak? Czy mordować się dochodząc do autobusu spory kawałek, tak? Bo do tego zostali zmuszeni przez nową organizację, czy też korzystać jak do tej pory z samochodu osobowego.
teraz, znaczy jakby wrzucam może tak luźno pewną myśl, ale szukam takiego środka, jak wyjścia z tej sytuacji, bo ja sam osobiście tu na jakimś forum zarzucono mi, że zmieniam poglądy, a to nie jest tak. Ja jestem zwolennikiem komunikacji zbiorowej i komunikacji rowerowej. Tego nie ma alternatywy żadnej. Tak? Znaczy, dzisiaj ktoś to udowadnia, że jest przyszłość dla ruchu indywidualnego w mieście i powinno się pracować na rozwijanie tego ruchu. Nie wiem, o czym mówi, moim zdaniem. Tyle tylko, że cały mamy ten problem, na przykład park and ride. Proponowałem zrobienie na moim rodzinnym oporowie park and ride. Nawet była taka, przez moment była taka możliwość parkowania na pętli. Po czym to się stało? Straż miejska przyszła i to zapomniała wszystkie samochody, które tam stały. I to ja mówię, dzieci mi mają samochody zostawić. No. Dojście do pętli czasami nawet z terenu osiedla wymaga spaceru rzędu 10-15 minut. Nie każdy rano ma ochotę 15 minut przed osiedlem maszerować, żeby dojść do pętli tramwajowej, tak, i wsiąść tam. Autobusy jeżdżą coraz rzadziej. Tam szatkowany jest ten rozkład jazdy. Ludzie do mnie przychodzą, mówią, no ale mieliśmy 4 razy na godzinę, teraz już nie jeździ pełnych godzinach tak często. Więc jakby, jak to pogodzi, tak? Bo my staramy się wpływać na gminę. Ja teraz też będę taką interpelację składać a propos zmiany taryfikatora biletów, czyli połączenie jednorazowego i 30 oraz wprowadzenie biletu 15-minutowego. Bo to w jakiś sposób trochę poprawi, myślę, czy też zachęci mieszkańców do korzystania z tej komunikacji. Natomiast myślę o takim rozwiązaniu bardziej globalnym. Inaczej, jak to pogodzić sobie, w którym kierunku powinniśmy jako miasto iść, żeby ten ruch sensownie wyłączać, jednocześnie nie utrudniając ludziom życia. Bo mam takie wrażenie, może się mylę, to też będę prosił Pana o rozprostowanie, że dzisiaj zamknięcie ulicy Krupniczej przy dzisiejszym stanie komunikacji spowodowałoby no, jakieś makabryczne przetkanie tej części miasta, bo ludzi nie jesteśmy w stanie nawet nie tyle zmusić, co zachęcić do przejścia na komunikację zbiorową. Tak? Dziękuję. Jeżeli można odpowiedzieć futurowo. Po pierwsze, to jest tak, że diabeł tkwi w szczegółach. Niestety. Tak to już jest. Proces projektowo-inwestycyjny, jeżeli chodzi o którąkolwiek część, czy remontu, czy budowy nowej drogi, nowego torowiska, nowej drogi rowerowej, jest złożony, długotrwały, no i niestety wymaga mocnego zaangażowania na wszystkich tych etapach po drodze. Od samej koncepcji zaczynając, a po ostatnie detale wykonawcze kończąc. No i właściwie nie widzę nawet takiej możliwości, żeby Rada Miejska była w stanie w detale projektu się wgłębiać i po prostu śledzić. A niestety tam, gdzie są dobre nawet założenia, gdzie jest ładne hasło typu, o proszę zobaczyć, na ulicy Krakowskiej, na ulicy Sienkiewicza wprowadzono śluzy betonowe. Hasło szczytne, zabezpieczenie wsiadających, wysiadających na jezdnię przed ruchem samochodowym. Jak to działa? Działa skandalicznie. Dlaczego tak jest? Ponieważ poczyniono złe założenia, mimo że sam pierwotny projekt był dobry. No niemniej jednak tak ustawiono sygnalizację świetlną, tak ustawiono priorytety, że działa dokładnie odwrotnie niż był zamiar. Tramwaj jest postrzegany jako zawal droga, bo samochodu na Sienkiewicza już nie, bo już coś zrobiono wydzielenie, a na Krakowski dalej tak jest. Jest torowisko i pas dla samochodów, tak? Torowiskiem mogą również poruszać się samochody. I teraz tak, tramwaj przejeżdża przez detekcję, więc mamy detekcję, mamy akomodację. Wszystko fajnie, hasła się zgadzają. Tylko tak, tramwaj przejeżdża przez detekcję, zapala się czerwone dla samochodów. Samochód przed tramwajem staje, tramwaj nie jest w stanie wjechać na przystanek. Stoi. W końcu programator stwierdza, że tramwaj się rozpłynął w powietrzu i puszcza samochód. Ale nie wystarczy puścić samochodu. Przecież w tym samym czasie mógł wpuścić tramwaj od razu. Tak? I tramwaj wjechał na przystanek, aha, zamykam wjazd na przystanek dla samochodów. Tego nie ma. Więc ten samochód, który stał przed tramwajem, pojechał, bo dostał zielone, a tramwaj stoi na środkowym pasie i dulczy, aż dostanie w następnym cyklu faz. Tramwaj stoi na środku, jest zawali drogą, kierowcy klną, na czym świat stoi, musząc go obierać. Tak? To właśnie, to jest jeden z przykładów, ale tych przykładów w różnych dziedzinach i w sterowaniu i w budowie są tysiące po prostu. Dlatego tak jak powiedziałem, diabeł tkwi w szczegółach.
nie sposób właśnie z takiego poziomu kompleksowego, ogólnego, jak działa Rada Miejska, po prostu będąc u źródła kontroli tych wszystkich procesów inwestycyjnych, śledzić te pojedyncze rozwiązania, te poszczególne detale, które w efekcie kładą całość. No bo to bardzo dobrze, że zrobiono remont, dobrze, że jest nowe torowisko, no tylko czemu skaszano wsiadanie i wsiadanie? Dlaczego tramwaj jeździ wolniej niż w remoncie? Po starym, rozchwierutanym, mało że miejscami nie po niemieckim chyba jeszcze torowisko. Tu właśnie trzeba doszukiwać się źródła problemów. Natomiast jeżeli chodzi o zamknięcie ulicy Krupniczej, powiedziałbym tak, były robione w Nowym Jorku badania, ponieważ bałem się dokładnie tego samego. Zamknięcie tego, tamtego, owego miejsca spowoduje chaos, katastrofę i poważne utrudnienie. Tak się okazało, że zamknięcie jednej ulicy przy pozostawieniu siatki ulic pozostałych powoduje, że kilka procent ruchu, które tam było, po prostu się rozpływa. To nie jest tak, że się przenosi, że jeżeli zabiorę jeden pas z ulicy A, to muszę jeden pas dołożyć na ulicy B i wtedy będę miał taką samą równowagę jak wcześniej. Ja mogę, przynajmniej w takim układzie, jak my teraz mamy, że są ulice 3-4 w centrum, śmiało odcinać te pasy, zakładając na razie jeszcze, że ten ruch będzie znikał, ruch samochodowy, czyli po prostu kierowcy przesiądą się na transport miejski, przesiądą się na rowery, bądź zaczną maszerować. Bo kto tak naprawdę musi jechać samochodem? Ci wszyscy, którzy nie są w stanie swojego narzędzia pracy, swojego, nie wiem, bagażu, czegokolwiek, wziąć w rękę i czy załadować na bagażu. No ja rozumiem, że instalator okien nie będzie jeździł tramwajem. Ma święte prawo do tego, że ma furgonetkę. Natomiast czy student z teczką, czy urzędnik, czy ktokolwiek, no, mógłby. I są przykłady z miast zachodnich, gdzie wręcz odgórnymi przepisami jest poobcinane, są poobcinane możliwości. Na przykład wszyscy urzędnicy państwowi i miejscy mają odgórny zakaz parkowania swoich pojazdów na terenie wewnętrznym, nawet jak są dziedzińce w urzędach, są place, parkingi przed urzędami. Nie, urzędnicy mają zakaz, mają poruszać się transportem alternatywnym. Dlatego sądzę, że zamknięcie ulicy Krupniczej nie spowodowałoby chaosu komunikacyjnego. Natomiast to trzeba jeszcze połączyć jakby z czymś, z inną filozofią, o której mówiłem właśnie tam przy okazji robienia rzeczy na siłę. Mianowicie u nas przy okazji wydzielania torowisk najczęściej obcina się lewoskręt. A kiedy się generują korki? No nie wtedy, kiedy mamy za dużo samochodów na sztuki, tylko kiedy samochód, żeby pokonać drogę z punktu A do punktu B, ma za długą drogę do przebycia, czy za dużo czasu mu to zabiera i przekrój uliczny w danym miejscu nie przerabia tej liczby, powiedzmy sobie nieładnie, wozu kilometrów, tak, w danej jednostce czasu. Na przykład zamknięcie lewoskrętu w danym miejscu, a tak się stało na przykład na ulicy Cybulskiego, chcąc jechać z Mostu Pomorskiego w plac Maxa Borna. Zamiast przejechać 100 metrów z lewoskrętem, należy przejechać około 1,5 kilometra, klucząc innymi ulicami, żeby właśnie powycinano lewoskręty, powycinano różnego rodzaju przejazdy. Tak samo zresztą było przy okazji ulicy Krupniczej, przecież przez długi czas był tylko lewoskręt, a potem przez długi czas był tylko prawoskręt. Albo ulicy Krupniczej. Choćby. Tak, czyli po prostu wydzielenie środka obcina pewne możliwości jazdy po krótkiej drodze, co wymusza jazdę po długiej drodze, co z kolei przyczyni się do zwiększenia korków. Czyli znowu z wydzielenia torowiska mamy efekt odwrotny. Czyli należałoby właśnie popatrzeć na miasto nie jako na taką strukturę bardzo hierarchiczną, gdzie mamy autostrady miejskie, drogi szybkie, drogi lokalne i to wszystko w miarę bezkolizyjnie, żeby się porusza. To ma być gąbka. I w tej gąbce mamy takie przepływy, no wiadomo, że szerokim ciągiem na wprost będzie większy przepływ, na jakimś tam swobodnym lewoskręcie to będzie kilka samochodów, ale żeby ten przepływ był. Bo w ten sposób obcinamy właśnie liczbę tych wozów kilometrów i nam ten ruch znika, wsiąga. Ja chciałam tylko jedną rzecz dodać, że wydaje mi się, iż zmiany, aby mogły nastąpić, to potrzebne są dosyć
dramatyczne, znaczy że zmiany muszą przebiegać dramatycznie tak, jak to było właśnie. I że nie powinniśmy się bać podejmować takich trudnych kroków. 3 lata chaosu, ale... 3 lata chaosu, ale zmiana jest tak duża i są bardzo zadowoleni. Ale zmiana jakościowa to jest. A poza tym proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Kiedy robiono tramwaj Bordeaux, to podejrzewam, że podobną kwotę jak na infrastrukturę tramwajową, czyli zasilanie, tory, przystanki, podobną kwotę wydano na poprawę jakości ulic, w sensie elewacji budynków, poprawę środowiska. A u nas się co? Kładzie nowy asfalt, może posadzić 3 drzewka i koniec, ale nowe odrapane, to jest straszne. No ale to też kwestia posiadanych pieniędzy, prawda? Posiadane pieniądze można dzielić i albo zrobić 5 pasów, jest nie, albo 2 pasy jest i wyremontować. Nie doceniamy cały czas kosztów infrastruktury drogowej i kosztów bieżącego utrzymania. Ja dzisiaj przedstawiałem Bordeaux, ja w tej chwili mieszkam w takim mieście na zachodzie Francji, który się zabrał, jest dużo mniej atrakcyjny i tak dalej. Właśnie inaugurowaliśmy tramwaj 23 czerwca, to jest 3 miesiące temu. 3 lata też chaos. Brest miał dramat, bo nie było w nim korków i nie było w nim problemów z parkowaniem. W związku z tym wszyscy wyjeżdżali z miasta, bo miasto było rozjechane przez samochody i każdy sobie kupował domek za miastem 20 km od miasta. I tak szkoły zaczęliśmy zamykać, było tam 2 razy więcej miejsc w szkołach niż uczniów. W tych mniejszych miejscowościach trzeba było szkoły budować. Więc powstał plan mobilności miejskiej w 2002 roku, który zamierzał z jednej strony zbudować tramwaj, z drugiej strony spowodować, że będzie gorzej się jeździło samochodem po mieście, żeby powstrzymać ucieczkę mieszkańców z miasta. Do czego ja zmierzam? Cała inwestycja 390 milionów euro. 3 lata, totalny korków, ponieważ jedna linia, ale 14 km przez całe miasto przejeżdżające. Lekki Y na końcu. I w tej chwili na przykład mieliśmy ulice, które były 2x2 pasma z ograniczeniem do 70, praktykowanym 80, gdzie jest 2x jedno pasmo o szerokości 2,75 z ograniczeniem 50 z bogami zwalniającymi, tam gdzie są przystanki, plus tramwaj po środku. I z każdej strony jest coś z tym, coś między drogą dla rowerów a ciągiem pieszego drogą o większej szerokości niż ten pas dla samochodu. I co się stało? Ludzie przez te 3 lata bardzo nam służył rowerowy, po prostu się nie dało jeździć ani kawałek jeszcze nie było. Autobusy jeździły tak samo trudno jak samochody. I się ludzie zaczęli, mimo że to jest pagórkowate miasto, zaczęli jeździć ludzie na rowerach. Tylko kierowcy tylko czekali, kiedy właśnie będzie ten 23 czerwca, bo będzie. Nie zawsze urzędnicy mówili, na co oni czekają przecież, znaczy niech czekają na tramwaj, a nie na to, że jak to się mówi u naszych południowych sąsiadów, to są nevrati, prawda? I w tej chwili na przykład, żeby zbudować pas rowerowy pod górkę, znaczy robimy pod górkę, bo z górki to w sumie rower jest nawet szybszy w korkach niż samochód, po prostu likwidujemy połowę miejsc parkingowych. No i co się dzieje? Po prostu ludzie już nie jadą 500 metrów czy 2 km samochodem, bo wiedzą, że będą tak długo szukać miejsca, że to nie ma sensu. To niestety było za łatwo. Zaraz skończę nasze możliwości. Ja go się zgłaszam. Więc zmierzając do tego, z tych 390 milionów euro, 2/3 wydano na właśnie ocieplenie fasad, na zbudowanie fajnych przestrzeni publicznych, na dzieła sztuki wzdłuż linii tramwajowej, żeby ludzie, rzecz, której mi brakowało w tej prezentacji, próba budowy miasta multipolarnego. Dlaczego jest tak, że co drugi mieszkaniec Krakowa musi przejść przez rynek codziennie? Dlaczego każdy chce do rynku? Bo te miasta są zrobione w taki sposób, że nie ma nic ciekawego poza centrum. I to jest bardzo trudne, ale staramy się teraz wreszcie stworzyć multipolarność, żeby było kilka, nie jedno centrum, do którego wszyscy rdną, ale kilka mniejszych lokalnych centrów, do których nawet nikomu już nie przyjdzie do głowy, żeby pojechać samochodem, bo jak mają 500-600 metrów miejsce, które było tylko jednym wielkim rondem, które będzie się przytaczało 30 tysięcy samochodów dziennie na przykład. Tam budujemy plac, gdzie już nie ma ruchu, ale gdzie dzięki temu będzie nowy sklep, jest nowe dzieło sztuki teraz widokowe z widokiem na morze i tak dalej. I dzięki temu tworzymy całkowicie nowe centrum. Przepraszam, powiedzmy sobie szczerze, że to się dzieje ciągle w mieście, a nikt nie nazywa nowym centrum miasta betonowy wygląd czy stadionie z widokiem na stadion. Więc pan miał pytanie, przepraszam. Znaczy, ja nie, proszę skończyć, chciałem tylko jeszcze dyskusję. Znaczy, jeżeli chodzi o to zamknięcie tej i to, co pani mówiła, która siedzi tuż za panem, to ja myślę, że byłem na konferencji w City w Vancouver w końcu czerwca.
naprawdę wniosek wszystkich prezentacji takich różnych sukcesów, to trzeba, że w którymś momencie trzeba wziąć i zrobić ten chaos na jakiś czas. Chociażby Bogota. Oni za 100 milionów dolarów, to nie jest bogata część naszego globu, całe miasto pokryli ścieżką wydzielonych dróg drogowych. Ich sąsiedzi już mówią, które miasto za 2 miliardy zrobili metro, który pokrywa 20% miasta, pozostało 80% jest tak samo. Więc myślę, że jest taki moment, że trzeba się zdecydować na to, żeby ponieść to ryzyko. Tylko nie powiem, że rozśmiesza mnie to, ale zastanawiam się nad zamknięciem jednej ulicy, która w tym tempie, to nie wiem, za ile czasu coś się zmieni, prawda? Jeżeli będziemy debatować nad zamknięciem jednej ulicy, no wiem, że ona jest szczególna, bo mieszkałem w latach 90. we Wrocławiu, ale chcę powiedzieć, że podobnie w Nicei też mam Francję. Mm-hmm. Również zamknięto na 2-3 lata Nicee dla samochodów i wybudowano linię tramwajową. Ale jeszcze chcę do takiej ważnej rzeczy zmierzyć, że ludziom trzeba pokazać, bo my to tutaj zgromadzeni w większości wiemy, że oni coś zyskują. I to jest, myślę, że też ważne dla polityków, którzy zbierają elektorat, żeby oni się nie zastanawiali nad jedną ulicą kluczową, tylko pokazali jakiś koncept, tak, taki duży, żeby ludzie wiedzieli, że przecierpią, ale że chcemy coś wam dać. A przykład ulicy Krupniczej pokazuje raczej, że się ludziom coś tam zabiera. I w tym momencie nikt nie jest zainteresowany, no bo politycy nie są zainteresowani. Ludzie też uważają, że im się zabiera i w tym momencie nie ma sensu zmiana. Jeżeli się pokaże ludziom, że coś się zyska, to oni są skłonni poświęcić 2-3 lata. No ale to jest jeszcze kwestia założeń, proszę zobaczyć. Była jakiś czas temu mowa, okej, zamykamy Kazimierza. Powoli dążymy do tego, żeby tę ulicę po prostu skasować. I następna myśl jaka była? Aha, dobrze, to połowę ruchu przeniesiemy na Podwale, a połowę na Kościuszko. Jeśli mogę, głos pana rzeczywiście jest dobry, porusza ten jakby istotny aspekt komunikacji, ale nie w werbalnej, tak przy informacji. To jest rzeczywiście szalenie ważna rzecz. Ja teraz tak naprawdę teraz tylko uświadomiłem, że wszyscy byśmy rozmawiali o tym zamknięciu jako o zabraniu czegoś. To jest sprawy nie zdawałem się, że to można pokazać w inny sposób, natomiast. I tu się całkowicie zgodzę. Tak powiedziałem wcześniej, dla mnie nie ma alternatywy. Ja sam się z ogromną przyjemnością przysiądę na rower. Pomijam, że w tej chwili mam problemy z trzymaniem tego roweru, ponieważ on, jeżeli postawił tam gdzie chciał postawić, to zapewne tam długo nie postoi, bo ktoś inny zacznie jeździć, niekoniecznie w tej części miasta, bez mojej oczywiście wiedzy i zgody. Natomiast ja też tak zastanawiam się właśnie od strony użytkownika. Tak? Ja jestem człowiekiem smogłupia. Teraz ja myślę o moim oporowie, tak, jako miejscu do życia, w którym chcę mieszkać, jednocześnie chcę mieć swobodę komunikacyjną, więc jakby myślę sobie teraz o sytuacji, w której wychodzę z domu, tak, mam do przystanku 400 metrów niech będzie na prądło, ale do autobusu, którym niekoniecznie chcę jechać, tak, bo on jeździ rzadko. To jest przyjedzie albo nie przyjedzie, różny cuda się. Tramwaj jest pewniejszy, tak, ale swoim tramwajem mam większy tramwaj, więc chciałbym sobie wsiąść samochód, podjechać, co dostawić. Nie mogę tego zrobić, tak? I teraz... Tani rower. Co? Tani rower napędne. Tak. Przepraszam. A to jest sekretarz mojego osiedla. Znaczy, no właśnie, w jaki sposób to zrobić? Jak to rozwiązać? Bo to ma się zgodzić, tak, że u nas nie ma takich zajęty na osiedlu, żeby tak naprawdę nie mówię o domu, bo Tomek na rowerze jeździ, pewnie, że mam nawet wchodzi w świat na rowerze jechał, natomiast dla przeciętnych ludzi, żeby oni ruszyli się z domu, nie wiem, na końcu powiedzmy Sorskiego, tak, czy skrzyżowania z wiejskiej, wyszli z domu, poszli do tego tramwaju, czy też w sposób łatwiej się mogli, to sprawa mi nie pewien problem, wyobrażenie sobie, czy też próba stworzenia takiej propozycji rozwiązania, bo do czego ja zmierzam? Ja uważam, że też jako przedstawiciel partii, w której obecnie jesteśmy, tak, powinienem razem z moimi kolegami wypracować pewne rozwiązanie, to o czym pan mówił, pewną propozycję dla miasta, tak? Czyli na przykład przedstawiam pewien program. To jest OK, niech to będzie program Platformy, tak? Mamy pomysł, taki śmaki, łaki, chcemy to rozwiązać, tak, przedstawić pewną koncepcję i mówimy o niej ludziom, mówimy, słuchajcie,
będzie zamknięcie, tak, zamykamy, jest to uzasadnione, ale w zamian za to dostajecie określone rozwiązanie, wygodne, funkcjonalne, dobre, a właśnie u nas tak jakby brakuje i co więcej, ja nie mam w tej chwili jakby narzędzi odbijających z wykształcenia związane z, prawda, z kwestiami komunikacji, tak? nie mam takiego przyrządowania, żeby ten pomysł wypracować, więc no, zwracam się poniekąd do fachowców o wsparcie w tej sprawie, tak? Może tutaj było wiele głos, później. No dobrze, ja bym chciał kontynuować tą dyskusję o zamykaniu centrów miast i tak dalej. W zasadzie powinno to być pytanie do naszego gościa z Hiszpanii, którego nie ma, ale miałem tą przyjemność, że skorzystałem z zaproszenia Radka i w piątek w bardzo miłej atmosferze spędziłem wieczór właśnie razem z Radkiem, razem z Pedrem. Kiedy to właśnie on bardzo szczegółowo, dużo bardziej szczegółowo opowiadał, jak wyglądała ta hiszpańska rewolucja w ich mieście. I wydaje mi się, że zapomniał powiedzieć o jednej bardzo istotnej sprawie, bo wspomniał, że razem z zamknięciem, nazwijmy to zamknięciem całego centrum, chociaż to nie jest trafne słowo, ale no ograniczeniem ruchu w całym centrum, które jest olbrzymie, powiedział, że równolegle z tym otworzono linię tramwajową i otworzono linię metra. I to się trochę wpisuje w ten nasz tok myślenia, taki, że nie możemy zamknąć ulicy Krupniczej, bo za mało dajemy ludziom w zamian i tak dalej, i tak dalej. Ale kluczowa sprawa jest taka, że ta linia tramwajowa, tak jak opowiadał Pedro, ona jest bardzo krótka i ona w zasadzie nie obsługuje ruchu mieszkańców, bardziej korzystają z niej turyści. Natomiast linia metra wcale nie przechodzi przez centrum miasta. Jedynie jeden przystanek tego metra jest na skraju tych 4 km kwadratowych i z tego co on mówił, metro miałoby sens jako taki, gdyby to była cała siatka i na całym mieście, a w chwili obecnej, kiedy jest to tylko i wyłącznie jedna linia, w dodatku nie przychodząca przez centrum, to tak naprawdę te dwie inwestycje komunikacyjne, olbrzymie jakże, nie przyniosły poprawy. Nie dały ludziom więcej możliwości, no bo są w pewnym sensie nieefektywne. Ale jednocześnie widzimy, że akceptacja społeczna w bardzo krótkim czasie wzrasta z 30 do prawie 60%. Czyli może jednak jest tak, że nie trzeba dawać ludziom nic w zamian, tylko po prostu radykalnie zmienić centrum miasta i niech ludzie sami wtedy zobaczą, że wystarczy w niektórych miejscach ograniczyć ruch samochodów i miasto znowu w pewnych obszarach zacznie żyć, zacznie funkcjonować tak jak należy. Może od razu to skontruję. To problem polega na tym, że wiele decyzji jest podejmowanych arbitralnie za biurka, a za mało do powiedzenia mają wchodzą. Muszę sobie wyobrazić, że wśród ludzi, którzy mają te wasze posłowskie stanowiska, przynajmniej ja nie kojarzę. Jeżeli kogoś obrażam, pominę, to przepraszam z góry. Nie ma człowieka inżyniera z uprawnieniami torowymi. Proszę sobie wyobrazić, że jest 200-osobowy szpital i tam nie ma chirurga ze specjalizacją. Rzecz w ogóle lekarza ze specjalizacją. Gdzie jest chora sytuacja? Tak? I takich sytuacji jest mnóstwo. Po prostu. Tak to wygląda. Lata zaniedbań w tym zakresie, no może ktoś nawet chce dobrze. Ktoś chce coś poprawić. Stara się, kombinuje, znajduje środki. To jest jak najbardziej chwalebne i w porządku. Ale brakuje fachowej wiedzy, brakuje fachowego wsparcia. Co się w ostatnich latach działo? No w 2007 roku została zamówiona analiza komunikacyjna. Tak? I od tamtego czasu to MPK zamówiło jedną analizę odnośnie zastosowania tramwajów systemowego. Ile lat minęło? A przecież ruch w mieście cały czas się zmienia. Powstają nowe ciągi komunikacyjne. Trzeba pracować nad zagospodarowaniem tych ciągów. Wszystkie te decyzje podejmowane są zza biurka, bez rzetelnych badań, bez kontroli tego, co się dzieje. Stąd właśnie wynika taka chaotyczność, taka przypadkowość tej decyzji i po prostu mierne efekty, jakie osiągamy w ten sposób, wydając nawet spore pieniądze. Znaczy, to ja jeszcze powiem to, żeś mogę pierdliwie będę zmierzał w kierunku uogólnienia. Czy dzisiaj istnieje jakiekolwiek działanie, które
jako ten pierwszy krok moglibyśmy podjąć, tak, aby sytuacja zmierzała z jednej strony w kierunku słusznym, mówię, podkreślam, słusznym, rzetelnym kierunku ograniczenia komunikacji indywidualnej w mieście, a jednocześnie politycy, tak, nazwijmy, czy też ta grupa ludzi, która rządzi w tym mieście, nie była zmuszona do podejmowania tych decyzji, o których pan mówi, bo są to decyzje polityczne, wbrew pozorom, i decyzje trudne. Obawiam się, trochę już będąc w branży, że po prostu nikt tego nie podejmie, bo na głowę by sobie ściągnął lawiny, tak? No właśnie, dlatego to na pewno decyzja polityczna. I co, jaki ja kierunek widzę wyjścia z tego właśnie niebłędnego koła? Cały czas posługując się wiadomą uchwałą o polityce transportowej, w ramach tej uchwały wytyczyć ramowy plan dla miasta na najbliższe 20 lat. Nie mówię, że inwestycja ma się zacząć w tym roku. Inwestycja ma się zacząć, jak będą pieniądze, ale trend jest taki. Nie robimy trzech pasów, bo to. Robimy torowisko tramwajowe stąd dotąd, bo tu będzie 8. I tak dalej, i tak dalej. I z żelazną konsekwencją tego planu się trzymać, ale plan ma być przygotowany za ciężkie pieniądze, które nie będą wynikać z tego, że dyrektorzy departamentu sobie pieniądze porozdzielają, tylko że zostanie zatrudniony sztab ekspertów, szeroko zakrojone badania demograficzne, czego ludzie chcą, bo to w końcu dla nich jest robione i muszą powiedzieć, czego chcą, do pracy, do szkoły, tu, przebadanie trendów i ustalenie, ja nie wiem, czy są takie w ogóle możliwości prawne, ale takie ufiksowanie tego planu, żeby nawet piąte kolejne wybory nie obaliły ustaleń zawartych w tych zapisach. I to jest jedyna droga, jaką widzę w tym momencie. Jeśli to mogę szybciutko skomentować, proszę. Krótko do tego, że moim zdaniem to ta teza, że bezpośrednicza by zawaliła transport i komunikację, to jest całkowicie fałszywa. Po prostu z gruntu fałszywa teza, dlatego że spójrzmy na Kraków chociażby, miasto bardzo podobne do Wrocławia, gdzieś tam się rozwijało podobnie. Nikt tam nie wpadł kiedyś tam po wojnie, żeby w obrębie klamć autostradę, quasi-autostradę przez centrum wprowadzić. Natomiast to funkcjonuje po prostu, nikt tego pytania w ogóle nie zadaje. To, że my pytanie takie stawiamy, wyłącznie wynika z tego, że jest bezwładu takiego, że my się przyzwyczaili, że ruch tranzytowy między osiedlami, nie mówimy tu, że dojedzie do centrum, to mówimy o ruchu tranzytowym, mieści się na ulicy Kazimierza. Ja pamiętam, bo jestem trochę starszy, to pamiętam jeszcze dzieciństwa, że on kiedyś może mniejszy ruch był, ale się odbywał innymi ulicami i tak by mogło być po prostu i nic by się nie stało tak naprawdę, a obecna ekipa miała taki mandat, który być może się nie powtórzy, tak dużą przewagę w wyborach prezydent Dudkiewicz miał i taki duży mandat, że spokojnie mógł to przeprowadzić, miał wszystkie atuty do tego, żeby to zrobić. Moim zdaniem to, że mu zabrakło po prostu odwagi, no to bardzo źle o nim świadczy po prostu, no i tyle. Tutaj był głos już z po części pan już odpowiedział na moje pytanie, bo właśnie chciałem wykorzystać to, że jest pan ze środowiska naukowego i zapytać, jaki jest ten, czy jest w ogóle jakieś wdrażanie nauki, czy jest jakieś połączenie, komunikacja między magistrażem a właśnie uczelnią, czy w jaki sposób jest ten przepływ wiedzy. Muszę panu odpowiedzieć w sposób gorzki, bo jest to sposób, mówię, że dla mnie osobiście przykry. Mianowicie w poprzednich latach, to była już konferencja cykliczna, ona się odbywała 14 lat z rzędu. Tak, jak się już to wszystko rozkulało, ten obecny system polityczny, to ta konferencja powstała i założenie było takie. Robimy konferencję o wrocławskiej komunikacji. Tak? To jest konferencja w cudzysłowie nazywana tramwajową, ale dotyczyła właśnie szeroko zrozumianej komunikacji we Wrocławiu. Jaki był cel tej konferencji? Że środowiska naukowe z Wrocławia, środowiska naukowe z Polski i z zagranicy spotykają się z władzami miasta, z dyrektorami odpowiednich departamentów i w ten sposób następuje wymiana. Naukowcy mówią, jakie są światowe trendy, jakie są trendy europejskie, co świeżego widzieli, co na naszym gruncie może popracować. Władze miasta mówią, czy dyrektorzy odpowiednich departamentów, co się daje zrobić, co można zrobić, co raczej nie przejdzie. Taka była idea tej konferencji. Ta konferencja tak gasła, aż w tym roku po raz pierwszy się nie odbyła.
bo nie było sensu robienia piątego z rzędu posiedzenia naukowców, którzy wymieniają się tym, co wiedzą mniej więcej. Ponieważ nikt z miasta, z odpowiednich władz, pomimo pisemnych zaproszeń wysyłanych miesiące naprzód, nie był zainteresowany udziałem w tej konferencji. Ja rozumiem, że pan prezydent ma ważniejsze rzeczy do roboty, no bo nie jest fachowcem, nie musi tego słuchać. Tak? Ale mamy departament, mamy Wydział Inżynierii Ruchu, mamy kilka